Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie Mistrzostwa Polski w szachach. Partia pomiędzy Radosławem Wojtaszkiem a Grzegorzem Gajewskim. Jest to partia z dogrywki, gdyż panowie dwa razy w partii klasycznej zremisowali. I partia dogrywkowa liczy 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Białym kolorem gra Radosław Wojtaszek. I zapraszam do analizy, moi drodzy. D4 koronny ruch Radka. D5 odpowiedział Grzesiu Gajewski. C4 posunięcie E6, skoczek na C3, no i C5, i kto wie, jaki to jest debiut? Otóż jest to obrona tarasza. Teraz tutaj białe mają do wyboru na przykład zagranie skoczek F3, ale też spotyka się często właśnie bicie tutaj pionka na D5 i po wybiciu na D5 skoczek zagrał na F3 wspomaga pionka. Idea jest taka, że jak pionek wybije na D4, to skoczek wybija, i tutaj białe planują grać na tego izolowanego piona. Często tak grywał um, Akiba Rubinstein w dawnych, dawnych latach. Jeden z najlepszych szachistów e, polski i był w cisłej czołówce światowej, ale nie o nim teraz. Skoczek zagrał na C6, moi drodzy. I tutaj właśnie e, Akiba Rubinstein, no właśnie znowu o nim mówię, e, często grał G3 i na przykład poskoczek F6, goniec G2. E, tego typu stosował schematy, wychodził później gońcem na G5. Oczywiście, wcześniej, robił roszadę i gońcem ładnie naciskał tutaj skoczkiem i skoczkiem na D5. Ciekawy jestem, dlaczego w dzisiejszych czasach rzadko się to spotyka. Może to jest nieco rozpracowane, któż to wie, moi drodzy? Ale Radek postanowił wybić tutaj od razu pionka. No cóż, Radek jest niezwykle dobrze przygotowany debiutowo i na pewno wie, co robi w tym momencie. I teraz, tak, jeżeli tutaj pionek zagra na D4, a tak też w partii poszło, to może do tego za chwilę wrócę. Jeżeli na przykład goniec by zbił na C5 i czarne by oddały tutaj tego piona, oczywiście białe by tego piona mogły przyjąć, po Hetmane 7. No, bo nie ma sensu wymieniać, gdyż każda wymiana daje białym przewagę, gdy się jest czysty pion więcej. Czarne szukają rekompensaty za tego piona. Po na przykład takim ruchu hetman e7, hetman e4 i goniec e6 z planem długiej roszady. Można by było oczywiście szybko wyprowadzić figurę, poskoczek f 3 spróbować zagrać hetmanem naciskać tutaj na ten punkt i po długiej roszadzie, na przykład e3. I teraz tak naprawdę ta pozycja, myślę, że jest całkiem przyjemna dla białych, lecz czarne. Na pewno mogą być w miarę zadowolone, szczególnie, że to jest partia, partia szybka. No cóż, tak na szybko tutaj zobaczyliśmy sobie alternatywę. Na pewno są jakieś głębsze posunięcia, ale na potrzeby nas amatorów, moi drodzy, no to warto znać podstawowe ruchy, na pewno. I to myślę, że w dużej mierze może wystarczyć. Po ruchu d4, Radek zagrał skoczkiem na A4. I teraz co zrobiły czarne? Otóż Czarne zagrały niespodziewany ruch, może dla wielu osób, bo okazuje się, że tutaj skoczek broni pionka, ale mimo wszystko pionek został wzięty. No cóż, skoczki na bandzie nie czują się zbyt dobrze i bardzo chętnie tego gońca wymieniają białe, tak też się dzieje. Hetman zagrywa na A5 niespodzianka, zauważcie, wisi skoczek tutaj na C5. Ok, goniec D2 i Hetman spokojnie odbija skoczka. No tak. Patrząc na ten układ, widzimy, że czarne tutaj nie muszą mieć problemów z rozwojem figur, lecz izolowany pion może być jakąś tam małą zakałą, aczkolwiek tutaj konkretne debiuty... Konkretny wariant na pewno pokażą innym fajne możliwości. Bierze zagrała na C1, no bo stępem chce się zaatakować Hetmana i Hetman B6, moi drodzy, zaczynają się powoli schody, gdyż tutaj dokładnie, dokładnie trzeba znać debiut. I zostało zagrane E3. Ok, i teraz zastanówmy się, czy można wziąć tego piona. Otóż, jeżeli czarne wzięłyby pionka na B2. No, to skoczek spokojnie bym mógł zbić. E, tutaj dobrym ruchem jest zagranie w ogóle skoczek E6 w tym momencie. Dobrym, ale ta pozycja już dla białych jest całkiem sympatyczna, z tego względu, że te piękki się nie liczą. Liczy się przede wszystkim rozwój e, figur. No, ale po na przykład biciu, sprawdźmy sobie, co by było. E, tutaj nie ma bicia absolutnie. to jest goniec na C3. Takie piękne wtrącenie, i okazuje się, że jeżeli tutaj na przykład Hetman zagrywa na A3 z atakiem na wieżę, to tutaj goniec spokojnie wymienia na D4 i pozycja białych jest niezwykle. Dobra, ale po na przykład wybiciu pionka Hetman zbiłby na D4, i ta pozycja dla białych jest wyśmienita. Mimo straty, piona, moi drodzy, rozwój, rozwój przede wszystkim. Po ruchu E3 nastąpiło bicie, i goniec wybił. No i teraz znowu, moi drodzy. Partiz zostało zegrane Hetman B4 z szachem, ale co by było znowu po wzięciu pionka? Bo teraz układ jest nieco inny, tutaj piony się wymieniły. I po tym posunięciu bardzo natura naturalny ruch C4 z obroną, z atakiem, z rozwojem kolejnej figury. Prosta sprawa. Skoczek mógłby na przykład na F6 ruszyć, bo to się narzuca. Tutaj szybkie roszady ze strony obu, z obu stron mogłyby nastąpić. I moi drodzy, wieża na przykład na C2. Po Hetman A3 mogłaby nastąpić bardzo ciekawa pułapka. Otóż, e, no można sobie zatrzymać film. Jak, jak zwykle, moi drodzy, tutaj koniec C5. Fantastyczny ruch, zauważcie. Atakujemy Hetmana i wieżę. I okazuje się, że nie można zbić, bo jak Hetman odejdzie, to oczywiście zbijamy wieżę jakoś więcej. Ale jak zbije, to mamy tutaj kolejną niespodziankę w postaci zdobycia Hetmana. No dużo pułapek w prostych pozycjach, można powiedzieć. Więc trzeba niezwykle uważać na pionkożerstwo. Tutaj nie można być za bardzo zachłannym. I tak też Grzegorz Gajewski zagrywa Hetmanem na B4. Goniec wrócił tutaj e, po swoje. Myślę, że po biciu znowu byłoby to samo, jak na przykład Goniec na C3 i tam atakujemy na G7, więc nie warto brać piona B2. Hetman dał szacha na E7. Goniec zasłonił. Skoczek wyszedł. Roszada i Roszada. Moi drodzy, jak ocenić te pozycje? Otóż Białe mają nieco lepszy układ z tego względu, że mają parę gońców przede wszystkim. To jest bardzo ważny atut. Dwa gońce ze sobą w otwartej pozycji dobrze współpracują. Atakowa pozycja powstała. No i przede wszystkim dużo przestrzeni. z wieża może wejdzie na E1. I właśnie tak też się dzieje w tej partii. Zobaczymy, jak poszło dalej. Goniec zagrał na F5. Wszystko wygląda tak, jakby to były wykonywane naturalne ruchy. Jak najbardziej one są naturalne. No ale białe tutaj teraz zagrywają goniec G5 z odsłony. Atakujemy hetman. I przy okazji chcemy wziąć skoczka z pionkiem. Może wieża też dobrze działa, no wszystko wygląda dobrze. Hetman zagrywa na dosię. Moi drodzy silni zawodnicy, no mówię, te pionki dla nich nie są aż takie istotne. Myślę, że czarne byłyby zadowolone, jakby biały goniec tutaj wymienił się za skoczka, nawet za cenę pionka. Tu głównie chodzi o to prawdopodobnie, żeby. No, grać aktywnie. Po tym ruchu Radek Wojtaszek zagrał, myślę, że też ciekawie, również aktywnie. Wyszedł Hetman do gry. Tu się broni, wszystko jest w porządku. No i w tym momencie. Goniec zagrany na D7. Nieco niefortunne posunięcie według mnie. No, wiadomo, chcemy tutaj mocno bronić, no to się tak narzuca nieco, żeby nie tracić tutaj pionków na skrzydle. No ale Radek z tego miejsca od razu przerzucił się na skrzydło królewskie z zamiarem atakowania króla. Przy okazji, na pewno jest taka idea. A6, no, książkowy ruch, niezbyt dobry, dlatego że goniec zagrywa na D3 i już pięknie z Hetmanem tutaj współpracuje. Na H7, prawdopodobnie, chciałyby białe dać pięknego mata, lecz to jeszcze nie jest. Jest takie łatwe. E, moi drodzy, tutaj jak na przykład Grzesiu by zagrał wieżą na E8, to myślę, że goniec G5 jest takim bardzo nieprzyjemnym posunięciem. Związujemy tutaj skoczka, Hetman może mieć problemy. No ale Grzegorz Gajewski, moi drodzy, zagrywa teraz posunięcie niestety bardzo słabe i e, jest to ruch H6. No cóż, e, zatrzymujemy materiał, moi drodzy, główkujemy. Jak tu zagrać białym kolorem w tym momencie? Myślę, że większości osób narzuca się to posunięcie. Tylko pytanie, co dalej? Bo to się oczywiście łatwo mówi. Pierwszy ruch może być oczywisty, ale co dalej? Właśnie bicie na H6, poświęcenie na H6 jest tym ruchem, który tutaj dużo miesza. No i teraz moi drodzy, Grześ, Grzegorz, przepraszam, tutaj nie zbił tego gońca. Zegrał zagrał gońcem na G4, ale no ja nie byłbym sobą, gdybym nie, nie sprawdził, co by było. Gdyby oczywiście po wybiciu na H6, jasne, że Hetman zbija. No dwa piątki wzięte i atak na króla. Tu jeszcze jest obrona, oczywiście skoczek broni H7. Wieża na przykład mógłaby zagrać na E8, nie ma w zasadzie lepszych posunięć, no ten skoczek nie wchodzi do centrum, mówię o czarnym skoczku, ale w tym momencie skoczek mógłby zagrać na G5, atakować dalej, no wymiana tutaj jest również nieunikniona e, i tak naprawdę, moi drodzy, nie ma jak się bronić przed ruchem, goniec na h7 z totalnym zwycięstwem, bo goniec h7, król h8, tutaj wracamy na g6, król wraca na g8, zbijamy z matem. Taki jest plan. Na przykład po Hetman F8 tu jeszcze mata nie ma, ale zbijamy po prostu skoczka. Pozycja jest totalnie wygrana, dwa piony więcej z prostym atakiem, tak naprawdę. Oczywiście tu Hetman G7 istnieje, ale bez problemu tutaj białe by na pewno wygrały te pozycje, no ale po goniec h6. Goniec zagrał na g4. I teraz, moi drodzy, kolejne e, piękne zagranie ze strony Radka Wojtaszka. Niczym Michał Tal, moi drodzy, na pewno Michał tal tutaj klaszcze e, wielkie oklaski tutaj dla e, Radosława za piękny atak, Mo, m, trzeba przyznać. No jak już chwyci tutaj przeciwnika, no to nie puszcza. Moi drodzy, zobaczcie, że tutaj wisi goniec, tutaj wisi goniec. jak reagować. Oczywiście, zbijamy na G7 z groźbą mata, więc czarne muszą wybić tego gońca i. Teraz ruchy są w miarę, dwa kolejne ruchy są w miarę proste. Szach oczywiście na królu, spędzamy króla troszeczkę do rogu. Szach, e, król zagrywa na G8, jedyne posunięcia. I teraz niezwykle precyzyjne posunięcie ze strony białych, moi drodzy. Jest to posunięcie wieża E3. Niezwykle silny ruch. To broni gońca, który jest potrzebny do ataku i broni skoczka. Bo jeżeli goniec by wybił tego skoczka, wieża wybija i potem ta wieża na G3 ląduje z matowym... Atakiem. Wieża zagrała, moi drodzy, w tym momencie na E8. Okazuje się, że komputery tu pokazują jedyny ruch, hetman b 3 ale to się wiąże oczywiście też z porażką, e, niestety, czarnych. Powierza E8, moi drodzy. Radek zwycięża e, w jednych, e, znaczy jednym z możliwych posunięć, które daje zwycięstwo. E, oczywiście, na przykład, jest to wieża. C5 i tutaj na G5 wchodzimy z matem. Skoczek zagrywa na C5 i praktycznie tutaj dajemy mata, gdyż no w zasadzie nie ma obrony przed zagraniem. Goniec na H7. Partii jeszcze nastąpił Hetman na D5 i goniec dał szacha na H7 z jednoczesną kapitulacją czarnych. Dlaczego kapitulacją? Otóż, no jeżeli tutaj zbijemy, powiedzmy, skoczkiem na H7, no to zbijamy Hetmanem na H7, król F8 i Hetman H8 z matem. A jeżeli król na przykład pójdzie na H8, no to prosty mat na F6. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę, życzę dużo zdrowia, pozdrawiam serdecznie, do następnego razu. Cześć!